Andrzej Płaczek, laureat jednej z dwóch głównych nagród Festiwalu Krakowskiego. Powiedz, od kiedy śpiewasz? Od 10 lat równo. Ale to było śpiewanie na raczej takie bardziej kameralne, prawda? Nie, po prostu 10 lat temu, w momencie, gdy byłem jeszcze w średniej szkole, jakoś włączyłem się już do ruchu studenckiego. W Gliwicach w klubie Spirala założyłem studio piosenki. No i to były pierwsze moje próby. Próby kompozycji, próby śpiewania, próby aranżacji. Potem poszedłem na studia muzyczne i przerwałem właściwie tę działalność. Zająłem się przede wszystkim nauką. No teraz już kończę uczelnię i znowu wracam, że tak powiem, do ruchu. No, bardzo mi tutaj pomogły same studia muzyczne. Ja jestem na Wydziale Wychowania Muzycznego. Na 4. roku miałem propedeutykę kompozycji, która mi bardzo wiele dała. Przedmiot prowadzony przez znakomitego kompozytora śląskiego i wspaniałego pedagoga Jana Wincentego Hawla, rektora szkoły. Jak to się stało, że znalazłeś się akurat w Krakowie? W 1973 roku była 8. ogólnopolska giełda zimowa, giełda piosenki studenckiej w Opolu, tak? No i tam dostałem jedną z głównych nagród, nagrodę rektora tamtejszej uczelni, Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Później przez parę lat nie startowałem w żadnych konkursach. Owszem, w 1978 dostałem nagrodę specjalną Zakru na festiwalu, na spotkaniach, ogólnopolskich spotkaniach twórców piosenki amatorskiej w Myśliborzu. Wybierałem się do Krakowa w zeszłym roku, wygrałem środowiskową giełdę. Niestety z powodów rodzinnych nie mogłem przyjechać do Krakowa i w zasadzie awansem przyjechałem w tym roku właśnie dlatego, że nie brałem w tym roku udziału w giełdzie środowiskowej, tylko za to, że wygrałem zeszłoroczną, przyjechałem tu jako dodatkowa 4. osoba z ekipy katowickiej. Te utwory, które jakoś robisz, jesteś autorem tylko muzyki, czy również starasz się pisać słowa? Do tej pory nie pisałem słów, robiłem muzykę do sprawdzonych, drukowanych tekstów poetów polskich. Specjalnie na festiwal napisałem sobie 2 teksty, właśnie jeden z nich, Bęben konkretnie, tutaj się podobał. Są to moje pierwsze próby, jeśli chodzi o tekst. Co dalej z tym, z tą nagrodą i już w tej chwili jesteś sprawdzony, no, w pewnym sensie uznany? Będziesz występował szerzej jakoś, czy tylko ograniczysz się do Śląska, do występów w środowisku śląskim? Doprawdy nie wiem, co będę robił. Na pewno chciałbym się trochę pokazać na forum w Polsce, w ruchu studenckim. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim nagroda na tym festiwalu pomoże mi o tyle, że będę mógł utrzymać zespół, będę mógł pracować z zespołem. Z zespołem muzyków, którym będę mógł zapewnić zawsze parę koncertów i którzy w ten sposób będą chcieli ze mną współpracować. Ja do tej pory śpiewałem sam, akompaniując sobie przy fortepianie. No jest to za mało. Czy zamierzasz stać się profesjonalistą? To znaczy, czy zechcesz uprawiać, czy obojętnie, czy piosenkę, czy większe te formy estradowo, publiczne? Nie wiem, na pewno chcę pracować w charakterze muzyka czy kompozytora, ale jaką to formę przyjmie, trudno mi powiedzieć. Wojciech Belon, Kraków, Wolna Grupa Bukowina. W starym zwyczajem w Krakowie spotykamy się z różnymi starymi znajomymi. Wojtek, co się u ciebie dzieje w tej chwili? Jestem w trakcie tworzenia nowego kompletu, nowej kapeli, nowego programu. Jak to będzie wyglądało? Czy będą ludzie z twojej poprzedniej grupy? Tak, oczywiście. Będzie Zając, Wojtek Jarociński, Wacek Juszczyszyn, ja i dokooptowani muzycy.
A powiedz mi może na temat tego, co będziecie śpiewać. Czy to samo i w ten sam sposób, co do tej pory, jeśli tak można powiedzieć, czy coś innego? Wiesz, no charakter... Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Ideologia pozostanie... Znaczy, wiesz, poetyka, o, może to lepiej zabrzmi. Poetyka będzie ta sama, natomiast jeżeli chodzi o instrumentalne sprawy, to będzie trochę inne. A nie boisz się tego rozbudowywania instrumentarium? Nie, dlatego że, wiesz, nagrania nagraniami, a to, co się dzieje na estradzie, to jest trochę co innego jednak mimo wszystko. A tekst, jak to w ogóle się będzie działo? Powiedz bliżej jeszcze może o tych swoich pomysłach muzycznych. No na pewno masz je, na pewno rozmawiacie. I myślę, że warto byłoby coś na ten temat, Wojtek. Wiesz, Baca, no teksty, wiesz, no teksty tekstami, ale jednak trzeba robić jakąś tam rzeczywistość w programie. Jakąś określoną no, jedność tego, co się przedstawia. I wydaje mi się, że w tej jedności się zmieści i tekst, i muzyka, i wiesz, i elektryczne instrumenty, i akustyczne. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale w każdym razie będzie to coś dalej, czy coś inaczej tylko? Myślę, że dalej bardziej. Bo już miałeś eksperyment w trakcie, to było rok temu, z instrumentami, z elektroniką. I teraz to chyba coś innego jeszcze będzie, czy nie? Tak, znaczy wiesz, poprzednio graliśmy stare rzeczy w układach innych. Po prostu rozbudowane elektrycznie, stare numery. A w tej chwili chcemy zrobić po prostu nowe rzeczy. To będą twoje teksty, czy też będziesz czerpał? W większości moje, ale znowu Adam Ziemianin będzie z nami współpracował. I, ja wiem, trochę Wojtek Jarociński napisze, ale w większości moje. Jan Wołek, chciałem się zapytać ciebie, Janku, co ostatnio, na czym ostatnio pracujesz? Pytam się tak po prostu wszystkich znajomych, których spotkałem tutaj w Krakowie na festiwalu, co robią, nad czym pracują. Myślę, że to po prostu... No nie wiesz, moja praca nie jest pracą unormowaną, jakimiś tam określonymi podziałami czasowymi. I głównie robię to, co mnie akurat interesuje. To znaczy ostatnio współpracuję z Jasiem Stroblem, z duetu gitar klasycznych, z którym założyliśmy sobie taką grupkę roboczą i Janek zaczął komponować wreszcie i robi wspaniałe rzeczy, wspaniałe muzyki, a ja piszę teksty i robimy piosenki dla różnych wziętych piosenkarzy. Na przykład? Teraz wychodzi płyta Uzi Prus, gdzie jest kilka naszych kompozycji, oprócz tego są piosenki pisane jeszcze z Włodkiem Nachornym i ze Zbyszkiem Namysłowskim. Ponadto co? No teraz zrobiliśmy cykl piosenek dla Ewy Bem, będzie miała teraz sesję nagraniową, dla Krysi Prońko coś tam będziemy robić. Trochę robiłem dla Haliny Frąckowiak. No i tak się kręci światek. No to są ci wzięci piosenkarze, a co się dzieje u ciebie po prostu? A u mnie zalega na półce niezłożona jeszcze książka, którą miałem oddać do druku, ale jeszcze tam mam trochę do zrobienia. To będzie takie... Wydałem ten tomik poezji, to wiesz, a oprócz tego właśnie chcę tę książkę złożyć. To już będzie coś poważniejszego, znaczy w ogóle to będzie śmieszne, ale poważniejszego o tyle, że już jest to pozycja nieco grubsza, to znaczy rzędu 300 stron, tam może więcej nawet. Autorska książka, gdzie robię wszystko sam, to znaczy i rysunki, i wiersze, opowiadania, piosenki, okładka, wszystko sobie sam robię. Z tego, co powiedziałaś o książce, trudno powiedzieć, o czym będzie. Tak, to jest
To będzie po prostu od sobie taki eklektyczny tworek, który będzie zawierał wszelkie tam formy mojego działania. Znaczy będą to i wiersze poważne, do których nigdy tam nie pisałem, nie zamierzam pisać muzyki, będą teksty piosenek, będą także różne jakieś tam wierszyki satyryczne, dużo opowiadań. Głównie będą to opowiadania właściwie, no i rysunków satyrycznych i rysunków komentujących opowiadania. Także nie nudzisz się, ale ze śpiewaniem trochę pozostałeś z boku. Wiesz, no, jakby nie mówić, z tego żyję, to znaczy jeżdżę i śpiewam, ale mówiąc szczerze, to robię to z pewną niechęcią, wiesz, bo właśnie, no cóż, jestem zawodowym piosenkarzem estradowym, zaliczyłem tak zwany egzamin państwowy przed komisją weryfikacyjną, to już parę lat temu, no i stałem się zawodowym piosenkarzem. I w związku z tym, jak się staje człowiek zawodowym piosenkarzem, to rosną pewne żądania ze strony słuchaczy, odbiorcy. Ja pewnie jak każdy inny normalny osobnik, nie lubię być obligowany w jakikolwiek sposób. I tak coraz bardziej robię to z konieczności, wiesz. Ale to nie znaczy, że nie bawi mnie to, bo w dalszym ciągu jestem na takim luziku i zdarza mi się często, że śpiewam sobie dla przyjemności, dla przyjaciół, wiesz. W każdym razie nie zamierzam tego zawieźć na kołku. No, mam mnóstwo pomysłów na różne rzeczy. No co, no tą płytkę nagrałem, to widziałeś. Teraz mam nagrać long play. Przy czym z tym long playem to też jest sprawa, bo widzisz, no, ludzie zabiegają o to, żeby nagrać dużą płytę. Jest to pewna nobilitacja. No, nie będę ukrywał, że dla mnie też, ale chciałbym, żeby to miało status jakiegoś wydarzenia. Dlatego namawiają mnie, żebym po prostu zebrał piosenki i nagrał dużą płytę. Chyba się dam przekonać, ale ty wciu uspokój się. Pies? Siad pies. Ale wiesz, chciałem zrobić taką płytę bardzo nietypową, ale to jest na razie w zamyśle. Znaczy ja już wiem, o co chodzi, bo to się we mnie wykluło, tylko no, czekam na poród, to znaczy muszę to wszystko zebrać do kupy. Nie chcę odkrywać kart, to znaczy nie chcę mówić, jak będzie ta moja prawdziwa płyta wyglądała. Jedno jest pewne, że wszystko będzie autorskie, bo pasjami lubię robić za człowieka orkiestrę, to znaczy sam sobie oczywiście komponuję, będę sobie sam pisał, sam zrobię sobie okładkę i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę odkrywać kart, to znaczy nie chcę mówić, jak będzie ta płyta wyglądała. Ja to wiem, a to jest wielka moja tajemnica. A inni się dowiedzą, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Andrzej Sigorowski, Grupa Pod Budą. Co słychać? Co u mnie słychać, czy u grupy właśnie? Bo i to jest pytanie. Mnie się urodziło dziecko, mam strasznie dużo kłopotów różnych związanych z tym i trudno mi jest powiedzieć, co słychać, bowiem wydaje mi się, że po prostu nic specjalnie ciekawego. U mnie personalnie, to znaczy, gdybym miał w tej chwili odpowiadać tylko za siebie, to najprawdopodobniej musiałbym powiedzieć, że słychać płacz dziecka i narzekania żony. Natomiast, by przejść do rzeczy weselszych, czy też do rzeczy zwyklejszych, no to u grupy jest wszystko po staremu, to znaczy staramy się do posiadanego zbioru dołączać nowe piosenki, próbujemy nieco i przygotowujemy się do nagrań w Warszawie. A co będziecie nagrywać? Będziemy nagrywać nowe piosenki, to znaczy jeszcze nigdy nie nagrywane, chociaż już niektóre z nich są śpiewane. Tak, tak. Nie będzie ich wiele, z tego co się orientuję, nagramy jakieś 3 piosenki. Poszliście ostro w górę w ostatnim czasie. I co ty na to? Poszliśmy w górę, to znaczy, że co? Bo ja nie bardzo... Że was słychać, że jesteście popularni, no właśnie, że ludzie
wzmacnia, podkręcają radio, głośność tak, w radio. To jest u nas miernikiem popularności właśnie jest i chyba jest to normalne, jest udział zespołu, jego nagrań w audycjach radiowych, telewizyjnych i tak dalej. W końcu telewizja i radio rzeczywiście lansują i pomagają zdobyć popularność. Natomiast cóż, no, czy myśmy poszli w górę? Fakt, że jedna czy dwie piosenki, czy trzy znalazły się w liście przebojów, czy fakt, że nagle obejrzało nas ileś milionów ludzi za pośrednictwem telewizji, bo nagraliśmy recital i wzięliśmy udział w iluś tam programach, można uznać za znamie popularności. Natomiast my do tego przywiązujemy tylko taką wagę, że po prostu udział, jak mówię, w audycjach radiowych i telewizyjnych pomaga nam w naszej pracy. Ułatwia dotarcie do słuchaczy, do których jeździmy, często w bardzo różne miejsca w kraju, bowiem nie zawsze ma się okazję do występowania w dużych ośrodkach, nie zawsze ma się okazję do występowania przed publicznością, do której jesteśmy przyzwyczajeni i która nas zna. I często po prostu trzeba śpiewać dla ludzi, którzy o zespole pod budą wiedzą tylko tyle, że nagrał jedną czy dwie przebojowe piosenki. Zatem radio i telewizja po prostu ten kontakt nam ułatwia. Nic więcej, bo popularność polegająca na rozpoznawaniu twarzy nie daje niczego. Ale chyba, ale właśnie, jak się śpiewa? Lepiej, gorzej? No oczywiście, że lepiej, niewątpliwie lepiej. Po prostu ma się świadomość tego, że ludzie są już przygotowani na odbiór określonej muzyki, określonych rzeczy, że się nie idzie do nich zupełnie na sucho, że oni wiedzą, co ma się im do zaproponowania, więc o tyle jest zapewne lepiej. I lepiej może jeszcze o tyle, chociaż wcale tego nie pochwalam, że ludziom, którzy już się trochę przebili, uchodzi więcej niż takim, którzy dopiero zaczynają. Mamy tego świadomość i wiemy, że często błędy, które popełniamy, są tolerowane przez ludzi z różnych względów i gdybyśmy popełniali je początkując, zaczynając śpiewać i grać, to bylibyśmy bardziej surowo osądzani. Tak, dla przypomnienia, od jak dawna gracie razem? My gramy razem od 77 roku od zimy, od lutego. No szósty przygotowywaliśmy program, dlatego ja mówię, że gramy razem. No oczywiście, pierwsze imprezy publiczne zaczęliśmy grać w 77 roku, była premiera i ten. Od lutego, tak, czyli w tej chwili minęło 3 lata. Z okładem 3 lata jesteśmy razem. A powiedz, jak oceniasz w ogóle to wszystko, co się do tej pory zdarzyło? Czy będą jakieś zmiany w Twoim graniu i śpiewaniu? To, co my robimy, tak? Jak ja oceniam? No, bardzo trudno jest oceniać to, co się robi samemu, czy też trudno oceniać to, co się robi z gronem ludzi, z którym jest się bardzo zżytym, bowiem akurat tak się złożyło, że ten zespół to nie tylko sprawa wspólnego muzykowania, ale jeszcze pewne związki rodzinne i tak dalej, wobec czego no, to, co my robimy, to w tej chwili wypełnia prawie wszystko to, czym żyjemy. Mogę to powiedzieć bez specjalnej szumności i zadęcia.